W tym odcinku zrobimy sobie bardzo podobną rzecz, jak to jabłuszko do zbierania, ale zrobimy obiekt animowany. Mamy tutaj w naszych zasobach animację obracającej się monety. O samej animacji już robiliśmy. Prefaby wiemy, jak robić i skrypt, tak naprawdę ten skrypt PickUp też mamy już zrobiony. Więc całość operacji będzie bardzo prosta, natomiast właśnie to chciałbym pokazać w tym odcinku, jak prosto, tutaj wskoczę sobie do prefabów, jak prosto z jednego prefabu zrobić inny o nieco innych właściwościach wizualnych, a większość rzeczy jest taka sama. Bo oczywiście mógłbym wziąć obrazek z pierwszą monetą, wrzucić go sobie tutaj, dodać do niego animację, dodać collider i tak dalej, i tak dalej. Ale większość rzeczy mamy już tu zrobioną. Więc klikam na prawym i tutaj ciekawa rzecz. Nie ma tutaj opcji duplicate, tej, którą mieliśmy tutaj na scenie. Ale skrót do tej opcji działa. To jest Ctrl D. I mamy jabłko z jedyneczką. Zmieniam na coin. To będzie nasza moneta. I wchodzę do edycji tego prefabu. Czyli kilka opcji. Albo tutaj prawym klawiszem i open. Albo tutaj open. Dowolnie jak Wam pasuje. Jestem wewnątrz. Zmieniam sobie najpierw obrazek na tą pierwszą monetkę, ciach. A resztę zostawiam. Zarówno ten promień mi pasuje, skrypt PickUp po prostu powoduje, że ten obiekt znika, jeżeli wejdzie w niego player. To, czego mi brakuje w tym obiekcie, to właśnie ta animacja, którą sobie już wcześniej przerabialiśmy. Tutaj mam zwinięte okienko animacji, czyli zaznaczam ten obiekt i klikam create i w folderze animations robię animację coin. Aktywowało się okienko, odszukuję teraz te nasze monetki. I zaznaczam wszystkie klatki, po czym je przeciągam. Ja upuszczam w tym miejscu, czyli na tym szarym pasku i przed pierwszą klatką. I one się wtedy ładnie wstawiają od początku. Rozszerzę troszeczkę, dwukrotnie i zobaczmy. Jeszcze szybciutko się to kręci. No to powiedzmy, na pół sekundy zrobię całą animację. OK. Zapisuję i wychodzę z tego prefabu. W folderze z prefabami mam już coin. No i teraz usunę sobie to jabłuszko, a prefaba po prostu wciągam tutaj. Już teraz nawet to, co na samym początku przy tym jabłuszku zrobiłem, tutaj również mi zadziałało, czyli sorting layer. To też zostało na interactive, czyli te wszystkie rzeczy, które już wcześniej skonfigurowaliśmy w tym jabłku, po duplikacji prefaba po prostu mamy. No, sprawdźmy, czy ta animacja działa. I mamy kręcącą się monetkę. Już mamy jakąś dodatkową aktywność na tej naszej planszy. I tutaj przy okazji tej monety
Jeszcze nad jedną rzeczą się pochylimy. Tutaj już wcześniej, kiedy rysowaliśmy grida, zrobiła nam się właśnie taka hierarchia, że obiekty pojawiły się pod gridem. Wtedy co prawda robiliśmy grida i to się działo automatycznie, ale my możemy obiekty tak ze sobą łączyć właśnie w hierarchię, jedne obiekty podłączać do innych obiektów. I ta hierarchia świetnie nam się tutaj przyda, ponieważ chciałbym do tej monety dołożyć taką dodatkową poświatę, ale żeby to była część tego prefabu właśnie. Teraz wiemy, że ona sobie jest i się kręci, ale chciałbym do niej taki efekt dodać. Wchodzę teraz do edycji tego prefabu, tym razem tędy. Jestem. Chciałbym dodać taki efekt w... Chyba tutaj jest, w tym folderku. O, jest takie light. To jest grafika, która robi nam takie po prostu trochę dodatkowe rozświetlenie. No i teraz przerzucam ją sobie tutaj i automatycznie ten light zostało podłączone do tego coin. Hierarchia działa tak, że jeżeli chciałbym przesunąć, a teraz nie przesunę coin, bo jestem wewnątrz, to zrobię save i sobie wyjdę, ale zapamiętajmy, że light jest pod obiektem coin. Że kiedy przesuwam coin, to wszystkie podobiekty przesuwają się razem z tym obiektem nadrzędnym. A z kolei, kiedy przesuwam ten obiekt podrzędny, to nadrzędny się nie rusza. Czyli można robić proste efekty poprzez po prostu łączenie tych obiektów ze sobą w hierarchii. Chociażby gdybym chciał zakręcić tutaj jakąś karuzelką, duplikuję sobie kilka takich obiektów wokoło, wychodzę. Teraz tylko przykład, ale jeżeli zacznę kręcić tym obiektem, tylko jednym pojedynczym obiektem, no to będę miał już tutaj jakieś właśnie efekty wizualne. Zeruję rotację, wchodzę ponownie do obiektu i usunę te podświetlenia, bo to był tylko przykład na hierarchię, a ja chcę zrobić taką poświatę wokół tej monety. Przeciągnąłem sobie to w to miejsce nieprzypadkowo, bo chciałem zwrócić uwagę, że od momentu podłączenia pod obiektu tutaj w ten sposób, tak w hierarchię, to pozycja tego obiektu jest liczona tutaj w okienku względem rodzica. Czyli to, co tutaj widzę, ta pozycja minus 1 i 3 oraz 0,68, to jest przesunięcie względem tej monety. Ja chcę zrobić poświatę, więc dokładnie potrzebuję być w osi tej monety, co najprościej zrobię, zerując parametry. Zeruję w X i zeruję w Y. To jest jednocześnie dla nas dowód, że tamte wymiary były właśnie od pozycji rodzica. Teraz potrzebuję rozszerzyć trochę, powiększyć ten obiekt light, a więc łapię tutaj za narożnik i zaczynam ciągnąć. Jak chcę zachować proporcje, to dodaję Shift i wtedy nie zrobię z tego elipsy, tylko cały czas będzie koło. A jeśli chcę, żeby ten efekt rozciągnienia szedł od środka we wszystkich kierunkach, to potrzebny mi jest jeszcze Alt. I teraz mamy taką poświatkę na tym obiekcie. Tak sobie zostawię. Nawet jeżeli ta poświata zetknie się tutaj gdzieś z podłożem, to ona nie ma kolajdera. Kolajder jest na tym obiekcie i jest tutaj widocznie mniejszy. Natomiast jeżeli ta poświata zbyt mocno mi zasłania samą tą monetę, mogę ją troszeczkę osłabić.
W Sprite Renderer mam pole kolor i klikając w ten biały prostokąt mogę regulować sobie, ustawiać kolor, ale oprócz tego na ostatnim pasku mam też A, czyli alfa. RGB to składowe red, czerwona, green, zielona, blue, niebieska. No i mogę regulować nimi, zmieniając kolor. A kiedy redukuję A, to po prostu zmniejszam przeźroczystość. No i na zero po prostu ta poświata znika. Ja sobie zostawię tak mniej więcej w połowie. Zamykam. Save. I wychodzę z edycji. No i mam poświatkę, ale delikatnie przesuniętą. Poświatka jest przesunięta, ponieważ we wzorcu jest ustawiona dobrze, ale w scenie, co widzę po tej niebieskiej kresce, jest przesunięta względem wzorca. No i co mogę zrobić, to oczywiście zaznaczyć na ten obiekt główny i wycofać te zmiany względem wzorca, czyli revert all. I wróciło na swoje miejsce. Teraz jak zaznaczę light, to w polu color widzę tutaj, o ile zmniejszyłem ten pasek tutaj w dolnej części prostokąta, o ile zmniejszyłem tą przeźroczystość. Ewidentnie jest jeszcze za mocna, ponieważ mam bardzo ciemne tło, a więc ponownie wskakuję, light i tym razem zostawię już tam tej przeźroczystości niewiele, bo na pewno będzie widoczna. Chociaż tutaj jej nie widzę, bo mam wyszarzone tło i jest jasno, to save i sprawdźmy. Jest w porządku. No i teraz zobaczmy jeszcze play. No, mamy poświatkę. No i tak możemy na przykład założyć, że te jabłuszka będą w scenie często rozmieszczone, a ta moneta to będzie coś dużo rzadszego, więc chcemy tą poświatką zwrócić uwagę gracza, że gdzieś tam warto o to zawalczyć, czy to pokonać jakiegoś potworka, czy zmierzyć się z jakąś przeszkodą. A więc kolejny element, czyli mamy tym razem animowany prefab z poświatką i dotknęliśmy również tego tematu hierarchii, gdzie te pozycja już zależy od rodzica i te podobiekty zawsze ruszają się zarówno przesuwając, jak i obracając wraz z rodzicem. W tym odcinku to tyle. Wasza kolej. Dodajcie monetkę, dodajcie jej poświatę. Niech ta moneta się obraca tak szybko, jak chcecie, jak uznacie, że jest fajnie, regulując to oczywiście w okienku animation. I widzimy się w następnym odcinku.